Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Świat obiegła informacja, że 25 marca bieżącego roku, czyli 2022, papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Czy to poświęcenie nie zostało już wcześniej dokonane? O co w nim chodzi? Skąd się ono wzięło? I czy może ono odmienić losy wojny, Kościoła i świata? Zapraszam. Komentując to wydarzenie, będę bazował i bardzo obficie cytował książkę naszego przełożonego dystryktu, księdza Karola Sztelina. Książka zatytułowana Gwiazda, przewodnia czasów ostatecznych i jest to część trzecia tej książki, która dokładnie na tym się skupia, to znaczy na prośbie Najświętszej Maryi Panny, aby poświęcić Rosję jej Niepokalanemu Sercu i temu, czy ta prośba została spełniona, czy nie została i dlaczego nie została spełniona tak, jak Najświętsza Maryja Panna tego oczekiwała. Dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, natomiast będzie oczywiście link do naszego wydawnictwa Tedeum, gdzie można tą książkę zakupić i ze szczegółami się zapoznać. Najpierw skąd w ogóle ten pomysł, aby poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny? Będę tutaj cytował z rozdziału Odmowa poświęcenia Rosji. Ostatni rozdział drugiej części Gwiazdy Przewodniej został poświęcony objawieniu Matki Bożej w Tuj, podczas którego poprosiła ona poświęcenie Rosji jej Niepokalanemu Sercu. Abyśmy mogli zrozumieć, o co dokładnie prosi Maryja, porównajmy jej prośbę ze słowami, jakie wypowiedziała w lipcu 1917 roku, 13 lipca. Matka Boża oznajmiła: przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Mamy rok 1917, a więc jest to faktycznie moment na nawrócenie dla Rosji, czy najwyższy czas, albo ostatni możliwy czas, no rozumiemy w kontekście nadchodzących wydarzeń. Niepokalana nie powiedziała moje życzenie, ale moje życzenia, a zatem chodzi o wypełnienie ich obu. 13 czerwca roku 1929 Matka Boża podała cztery warunki poświęcenia Rosji, pragnąc, aby Ojciec Święty w jedności ze wszystkimi biskupami świata dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Cztery warunki. Poświęcenie w jedności ze wszystkimi biskupami świata Rosji Niepokalanemu Sercu. 13 maja roku 30 siostra Lucja wyjaśniła wolę niebios i podała dwa kolejne warunki. Uroczysty akt wynagrodzenia i poświęcenia Rosji Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Obietnica, że po zakończeniu prześladowań Kościoła przez tych, którzy idą śladami błędów Rosji, zatwierdzi on i poleci praktykowanie nabożeństwa wynagradzającego. No i teraz doszło do tego poświęcenia, czy nie doszło? Pod rozdział połowiczne konsekracje dokonane przez różnych papieży. W 1942 roku Łucja ujawniła drugą część tajemnicy wraz z prośbą o poświęcenie Rosji. Od tego momentu różni papieże dokonywali aktów konsekracji, które choć częściowo odpowiadały prośbie Matki Bożej, to jednak nie spełniały dokładnie jej życzeń. Na następnej stronie umieszczamy tabelkę, która pokazuje stopień, w jakim akty poświęcenia dokonane przez Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła II odnoszą się do sześciu wymogów wymienionych powyżej. Faktycznie mamy tutaj w tej książce całą tabelkę, która wymienia wszystkie te próby i wskazuje dokładnie, jaki warunek został spełniony, a jaki warunek nie został spełniony. Ja tutaj to krótko opiszę. A więc mamy poszczególne próby. Październik 42, grudzień 42, czerwiec 52, wszystko Pius XII, listopad 64, Paweł VI, czerwiec 81, grudzień 81, maj 82 i marzec 84, Jan Paweł II. Wymienione są wszystkie te warunki w jedności ze wszystkimi biskupami, poświęcenie konkretnie,
Rosji, to już trzeci warunek, niepokalanemu sercu Maryi, publiczne wynagrodzenie i zatwierdzenie nabożeństwa wynagradzającego. To zatwierdzenie nabożeństwa wynagradzającego nie odbyło się w ogóle przez cały ten czas, dlatego też w tej tabelce cały czas jest oznaczone jako nie. Natomiast oprócz tego punktu jest jeszcze w każdym z tych przypadków jakiś brak. Zgodnie z tą tabelką najbliżej tego poświęcenia, które być powinno, był Pius XII w czerwcu 52. W tej tabelce mamy tutaj trzy punkty na tak. Jest to poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu. Natomiast nie ma jedności ze wszystkimi biskupami. Nie ma również mowy o publicznym wynagrodzeniu i nie odbywa się również zatwierdzenie nabożeństwa wynagradzającego. Wszystkie inne mają tylko dwa punkty na tak, maksymalnie dwa punkty na tak. Są takie, które w ogóle nie spełniają żadnych z tych warunków. Zachęcam do zapoznania się z tą książką, tam można sobie to dokładnie prześledzić. Ksiądz Karol podaje kilka uwag, gdzie wyjaśnia, dlaczego czasami uważa, że warunek nie został spełniony. Na przykład zamiast słowa poświęcić używa się słowa zawierzyć. Nie wymienia się bezpośrednio Rosji, tylko wspomina się bardzo ogólnikowo przede wszystkim tym, którzy okazują szczególne nabożeństwo do Ciebie i w których krajach nie ma domu, gdzie nie czczono by Twojej świętej ikony. Te wszystkie próby poświęcenia Rosji łączy fakt, że żadna z nich nie była związana z publicznym aktem wynagrodzenia, a żaden z papieży nie zatwierdził komunii wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Z 8 wymienionych przez nas aktów, tylko w 5 przypadkach użyto prawidłowego słowa poświęcenie, konsekracja. Jedynie konsekracja dokonana przez Piusa XII została skierowana do niepokalanego serca Maryi. Natomiast Jan Paweł II był jedynym papieżem, który zrobił co w jego mocy, żeby zaangażować biskupów. Rosja została wymieniona tylko raz, w 52. W 7 innych przypadkach ten kraj nie został wcale wspomniany, bądź wzmiankowano o nim jedynie nie wprost. Podsumowując ten wątek, stwierdzamy, że chociaż wymienione konsekracje świata przyniosły pewne owoce, to też jest bardzo ciekawe zagadnienie, prześledzenie, co się wydarzyło po tych konsekracjach i faktycznie można znaleźć tutaj bardzo ciekawe fakty, wydarzenia, ale to może byłby temat na osobny materiał. To jednak poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi nie zostało jeszcze dokonane w taki sposób, w jaki prosiła o to Matka Boża. Dwa fakty potwierdzają ten wniosek. Po pierwsze, 25 lat po ostatniej konsekracji nadal nie doszło do zapowiedzianego w Fatimie nawrócenia Rosji. Po drugie, siostra Lucja, pomimo wielu głosów mówiących coś innego, aż do 1989 konsekwentnie twierdziła, że dokonane do tamtej pory akty poświęcenia nie są zgodne z życzeniami Matki Bożej. Kolejny podrozdział jest zatytułowany Potwierdzenie ze strony siostry Lucji. Dotyczy on kontrowersji, czy siostra Lucja potwierdziła, że zostało dokonane to poświęcenie, czy nie. Jest tutaj pewna kontrowersja. Mimo to w watykańskim dokumencie z roku 2000 dotyczącym Fatimy kardynał Bertone tak wyraził się na temat aktu poświęcenia dokonanego 25 marca roku 1984 przez Jana Pawła II. Siostra Lucja osobiście potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża. Kardynał powołał się na list karmelitanki z 8 listopada 1989. Jednak powyżej wykazaliśmy, że konsekracja z 1984 nie spełniła wszystkich wymogów Najświętszej Maryi Panny. Aż do 1989 Lucja wyraźnie potwierdziła to stanowisko, mówiąc, że doszło jedynie do poświęcenia świata bez wspomnienia Rosji i z pominięciem aktu wynagrodzenia. Z listem cytowanym przez kardynała Bertone wiąże się kilka poważnych problemów. Skoro akt poświęcenia z 1984 był zgodny z prośbami Matki Bożej, to dlaczego siostra Lucja potwierdziła ten fakt dopiero 5 lat później? Dlaczego aż do 1988 siostra Lucja była innego zdania, twierdząc, że konsekracja nie została jeszcze dokonana? W listach pisanych przed 1982 siostra Lucja podaje argumenty, które potwierdzają, że dokonane do tamtej pory akty poświęcenia były niewystarczające. Nie pojawiło się w nich słowo Rosja. Konsekracje były dokonywane jedynie przez papieża bez udziału wszystkich biskupów. Nie użyto w nich kluczowych terminów, takich jak poświęcenie Rosji i niepokalane serce Maryi.
Na jakiej podstawie siostra Lucja miałaby później twierdzić, że akt poświęcenia dokonany w 84 był zadowalający? Przecież argumenty, których karmelitanka używała do wykazania, że poprzednie próby konsekracji były niewystarczające, można zastosować również i w tym przypadku. Dlaczego siostrze Lucji nie pozwolono na publiczną wypowiedź w tej kwestii? Dokument opublikowany przez Watykan zawiera jedynie kopię jednego zdania z listu Lucji. Nie podano adresata listu. W kontekście pojawiających się pytań o przyczynę tak radykalnej zmiany w postawie siostry Lucji dotyczącej poświęcenia Rosji, zadziwia fakt, że Watykan podał jedynie mały fragment tak ważnego dokumentu. Ja tutaj trochę streszczam. Kardynał powołuje się tylko na jeden list z lat 89-2000, jednak czy po 89 siostra Lucja nie pisała innych listów, na przykład do swoich bliskich, w których potwierdzałaby, że poświęcenie Rosji zostało dokonane zgodnie z prośbami Matki Bożej? W 91 Jan Paweł II spotkał się z siostrą Lucją. Dlaczego wtedy nie potwierdziła ona swojej aprobaty dla dokonanej przez niego konsekracji? Przeskakuję do fragmentu zatytułowanego Komentarz. Zdaje się, że kwestia poświęcenia Rosji poruszyła serca papieży pomimo ich krytycznego podejścia do pism siostry Lucji. Dołożono wszelkich starań, aby stworzyć pozory, że wypełniono prośby Matki Bożej, nie zważając na obiektywne dowody jasno wskazujące, że warunki poświęcenia Rosji nie zostały zachowane. Dlaczego dokonano tych aktów konsekracji przy jednoczesnym pominięciu ich warunków? Ponieważ były one nie do zaakceptowania przez tych, którzy przylgnęli do ducha soboru, wyjaśnia ksiądz Karol, ponieważ były im solą w oku, stojąc w sprzeczności z ich zasadami. I teraz analiza warunków poświęcenia Rosji oraz przyczyna ich odrzucenia. Myślę, że jest to fragment wybitnie ciekawy. Będę przeskakiwał krótkie fragmenty. Jeszcze raz odsyłam do całości książki. A więc podam przykłady wymienionych tutaj problemów z takim poświęceniem w oczach współczesnej najwyższej władzy. Po II Soborze Watykańskim papieże zazwyczaj unikali wyrażenia poświęcenie czy konsekracja i zastępowali je słowem zawierzenie. Całkowite oddanie się Maryi jest współcześnie uznawane za wyolbrzymienie jej roli w naszym życiu. Nabożeństwa do Matki Bożej nie można również pogodzić z ekumenizmem, które stara się zatrzeć różnicę pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem. Jak wiemy, protestanci nie mogą zaakceptować duchowego macierzyństwa i królewskiej godności Maryi. Z aktem poświęcenia wiąże się ważny cel. Chodzi o wyeliminowanie błędów Rosji i jej bezbożnej propagandy, co nie odpowiada pacyfistycznej mentalności II Soboru Watykańskiego, który w praktyce całkowicie odrzucił pojęcie kościoła wojującego. Katolickie życie nie jest już traktowane jako nieustanna duchowa walka z błędem i grzechem. W poprzedniej części tej książki pokazaliśmy, że do głębszych przyczyn poświęcenia Rosji należy nie tylko pokonanie marksistowskich błędów Rosji, ale również nawrócenie Rosji ze schizmy na wiarę katolicką. To drugie byłoby śmiertelnym ciosem dla ekumenizmu, dlatego za każdym razem, gdy wspomina się Rosję w kontekście posoborowych aktów poświęcenia, idea nawrócenia tego narodu jest zdecydowanie eliminowania. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt. W żadnej z dotychczasowych prób konsekracji nie odnajdujemy publicznego aktu wynagrodzenia, o który tak często prosiła Matka Boża. Aktem należy do samej istoty nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Idea wynagrodzenia przypomina nam o wiecznym potępieniu, które jest straszliwą konsekwencją grzechu, oraz o potrzebie pokuty i nawrócenia w celu uniknięcia ognia piekielnego, co, jak dobrze wiemy, w posoborowej teologii jest wysoce niepopularne. Wszystkich zainteresowanych tym tematem jeszcze raz odsyłam do tej książki naszego przełożonego Gwiazda Przewodnia Czasów Ostatecznych, część trzecia. Cała książka, cała część trzecia poświęcona jest właśnie temu zagadnieniu, a więc siłą rzeczy jest to tutaj tylko bardzo małe streszczenie. Ja natomiast chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o tym, co się może wydarzyć, czyli o możliwym poświęceniu Rosji i Ukrainy przez papieża Franciszka. Pamiętajmy o tym, że nawet te niepełne poświęcenia przynosiły pewne widoczne owoce w zmianach na świecie. Wpływały pewne łaski, pewne błogosławieństwa, czasami bardziej, czasami mniej widoczne, były faktycznie do zanotowania. Dlatego jak najbardziej należy się cieszyć z tego, że taka próba zostanie podjęta, nawet jeśli nie wszystko będzie zrobione tak, jak należy, co oczywiście nie jest próbą usprawiedliwienia, w sensie oczywiście, że należy zrobić tak, jak Matka Boża tego
oczekiwała. Jest natomiast jednocześnie oczywiste, jak to też tutaj ksiądz Karol pokazywał, że to poświęcenie właśnie konkretnie Rosji, żeby ona się nawróciła, no jest to wybitnie niepoprawne politycznie i papież Franciszek, widzimy to w obecnej sytuacji, powrócił do tej ostpolityki Pawła VI, czyli do polityki absolutnej niekrytyki, do polityki braku krytyki wobec tego wielkiego niedźwiedzia ze wschodu. Paweł VI faktycznie taką politykę praktykował, uważał, że no, jakoś tam trzeba się dogadać z tym wielkim komunistycznym potworem, on oczywiście by takich słów nie użył, jakoś trzeba żyć, no to my tutaj tak nie będziemy potępiali i jakoś tam się może dogadamy. I w przypadku papieża Franciszka i teraz obecnej sytuacji wydaje się, że powrócił on do tejże polityki, do polityki takiego dogadywania się i nawet nie zająknięcia się o jakichś błędach Rosji. Dlatego to prawdziwe poświęcenie Rosji jest wybitnie niepoprawne politycznie. Mówi ono o nawróceniu, mówi o wynagrodzeniu, mówi o tym, że to papież ma faktyczną, realną władzę nad wszystkimi. On ma coś zrobić ze wszystkimi biskupami świata po to, żeby jakiś kraj, przecież niekatolicki, nawrócił się, żeby zmienił się, żeby zapanował pokój. Tutaj papież musi wystąpić jako nie tylko głowa Kościoła, ale reprezentant Boga na świecie, panujący niejako nad wszystkim. Oczywiście, że to jest korne poświęcenie Najświętszej Maryi Pannie, tak, ale to on musi zrobić i schizmatycka cerkiew musi się nawrócić. Wybitnie jest to niepoprawne politycznie i pewnie dlatego nie odbędzie się to tak, jak powinno się odbyć. A szkoda, oczywiście, no, mogłoby to, któż wie, jakie błogosławieństwa by spłynęły na nas, gdyby się to właśnie tak odbyło. No, w zasadzie Matka Boża to zapowiada, że to jej niepokalane serce zatriumfuje, że jeśli by doszło do tego poświęcenia, no to będzie pokój i to pokój w prawdzie, tak? Nawrócenie Rosji i porzucenie tych jej błędów, tych marksistowsko-leninowskich błędów, które oczywiście dzisiaj są również, kto wie, czy nie w tym samym stopniu na zachodzie, jak na wschodzie. Kto wie, czy nie bardziej na zachodzie, jak na wschodzie. Myślę, że to nie jest w tej chwili oczywiste, gdzie one są bardziej. Natomiast oczywiście są błędami Rosji. Tam się wylęgły te marksistowsko-leninowskie błędy i Zachód później przez szkołę frankfurcką je tutaj importował. A więc podsumowując, poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny wciąż nie odbyło się tak, jak Matka Boża tego oczekiwała. Z przyczyn poprawności politycznej, z przyczyn najprawdopodobniej zmiany ducha w teologii, czyli ze względu na posoborowego ducha, który nie chce, żeby papież występował w takiej roli, który nie chce nawrócenia prawosławnych, który nie chce aktu wynagrodzenia, który przypomina o pokucie za grzechy. Z tych przyczyn najprawdopodobniej poświęcenie papieża Franciszka również nie spełni tych kryteriów. Mimo wszystko może to być pozytywny ruch, może to być rzecz, która mimo wszystko pewne łaski na Europę, świat, Kościół, Rosję, Ukrainę sprowadzi. I dlatego jest to, może to być mimo wszystko bardzo pozytywne wydarzenie. Ja zachęcam jak najbardziej do modlitwy w intencji tego poświęcenia, tak żeby papież zrobił to, czego Matka Boża faktycznie oczekuje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.